Idziemy w nasze rozważania o Chrystusie Królu. Jesteśmy przy rozważaniu: nie jestem królem z tego świata. Pokaż mi króla, który będzie się troszczył o swoją własność, o swoje ziemię, gdzie lud obierze sobie innego króla, jemu będzie służyć, jemu oddawać hołd i płacić daniny, jego rozkazy wykonywać, rozkazy, które są wbrew prawowitemu królowi. Mało tego. Ten nowo obrany władca części królestwa sam każe ściągać wizerunki prawowitego króla. Będzie drwił z niego, zachęcał lud do tego samego. Ile krzyży ściągnięto z naszych ścian, z szpitali, więzień, urzędów, sklepów. Tylko mówię o naszej ziemi. Ile tysięcy krzyży leży po ulicach Europy Zachodniej, po śmietnikach. Ile tych krzyży zostało do Polski przez was przywiezionych. To się wszystko dokonuje na naszych oczach. Który prawowity władca wytrzymałby aż tyle? Jaki król będzie znosił spokojnie taką samowolę, taki bunt? Czy będzie patrzył spokojnie na prześladowanie tych poddanych, którzy pozostali mu wierni i nie chcą służyć samo władcy? Drugi dzień piekła nad Kościołem, no bo synodalności i chcą się pozbyć władcy. Pozbyć koncepcji Kościoła, którą wiernym Kościołowi przekazał sam Bóg. Mając doświadczenie Lutra protestantyzmu, Kościół w swoim ogłupieniu idzie za niemiecką drogą. I tak się modlę: Panie Boże, nie przypuszczałem, że doczekam czasów Nestoriusza, Ariusza, monoteizmu, tych wszystkich herezji, których przyszło żyć. Co przeżywali wówczas ci prawowierni chrześcijanie, którzy próbowali trwać przy prawdzie? Monofizytyzm. To było dziesiątki herezji. Większość z nich popierana przez świat i przez władców. Narzucana siłą. Doczekaliśmy czasu, gdzie niewielka garstka rozumie prawdy Kościoła, a reszta została porwana. Bo kiedyś to będą uczyli kleryków w seminarium. Był okres zboczenia Kościoła, w sensie skręcenia na inną drogę, i nazwą to okresem synodalności. No i prawdopodobnie będą o mnie i o was mówili, że była taka garstka, która się broniła na ziemi polskiej. Była tu i ówdzie taka grupa, które się broniły. Dlaczego oczekujecie, że ja, który jestem tak mocny, wszechpotężny i wierny, będę patrzył spokojnie, jak moje włości są grabione i niszczone, jak kwitnie na nich samowola i wielkie odstępstwo? Spotkali się w Watykanie rzeźnicy, aby przypieczętować wielkie odstępstwo. To się na płaszczyźnie Kościoła nazywa apostazja. Chcą się pozbyć osoby Jezusa Chrystusa. Chcą się pozbyć Eucharystii.
chcą stworzyć wizję jednego Boga, Stworzyciela i przekonać was do nowej, masońskiej, modernistycznej religii, która ma zjednoczyć wszystkich ludzi, którzy mają potrzebę lub zaburzenia religijne. Przetestowali systemy. Lekarstwa nie pomagają, tak i część jest gorliwie religijna, więc trzeba im coś zaoferować. Zebrali się na Watykanie bezcześciciele i pozbawieni rozumu, czyli bezmyślni, i chcą oficjalnie klepnąć apostazję jako normę Kościoła. Czwartego śpiewałem, święty Boże, i błagałem tu z wami o miłosierdzie. Dlaczego oczekujecie, że ja, który jestem tak mocny, wszechpotężny i wierny, będę patrzył spokojnie, jak moje włości są grabione i niszczone, jak kwitnie na nich samowola i wszelkie odstępstwo? Was, moi biskupi, uczyniłem rycerzami i obrońcami mojego ludu. W innym miejscu Pan Bóg powie: nie ma szans, abyście się dostali do nieba. Jeśli takie rzeczy, takie rzesze ludu wiernego przez was idą na potępienie, wy też się znajdziecie w piekle. Parafrazuję jedno z naszych orędzi. Bo nie jest możliwe, żeby morderca tylu dusz, które idą na potępienie, poszedł do nieba. To nie jest możliwe, żeby Hitler był zbawiony. Dzieci, to nie jest możliwe. Bo wiemy z egzorcyzmów, gdzie są wyrzucane demony, które na głos mówią: jakie twoje imię? Hitler. Tych hitlerowców jest cała rzesza, którzy zamiast bronić lud, prowadzą lud na zatracenie. Wy pierwsi powinniście donieść o zdradzie i zebrać siły, aby obalić samowładcę. A oni mówią: dialogujmy, otwórzmy dziedziniec pogan, wprowadźmy tolerancję, pozwólmy się wszystkim wypowiedzieć. Ale jak się nie wypowiadają w duchu Kościoła, w duchu tradycji Kościoła, to biskup powinien bić na alarm. A on mówi: nowość. Wymyślili największe kręctactwo od tej dekady. Jedność w różnorodności. Nieprawdopodobne. O jakiej to oni mówią jedności? Jedność w różnorodności. Wy jednak siedzicie w swoich zamkach. To Bóg mówi do biskupów. Wy jednak siedzicie w swoich zamkach, które sam wam pobudowałem i nadałem wszelkie tytuły i nie odczuwacie żadnej wdzięczności. Dość, że grabią dobra Kościoła, to je sprzedawają. Przekręty na niemożebną skalę. To, co potomni tworzyli przez pokolenia, ci w jednym pokoleniu wszystko sprzedadzą. Jeśli patrzymy na majątek duchowy, czy na majątek materialny danej wspólnoty, to przecież każdy dziedzic majątek zasadniczo powiększał. A jeśli rozprzedają i grabią, mamy do czynienia z bandytyzmem stosowanym. Tylko bandyci, którzy rujnują Kościół, dalej są ubrani w stroje Kościoła i insygnia. I tego nie chcą porzucić, by dograbić do reszty i wyrżnąć wszystko. Wy jednak siedzicie w swoich zamkach, które sam wam pobudowałem i nadałem wam wielkie tytuły, wszelkie tytuły, i nie odczuwacie żadnej wdzięczności.
z wdzięczności. Jeden człowiek służy drugiemu pomocą, a wy? Jakie bolesne Bóg daje pytanie współczesnym biskupom. Z wdzięczności jeden człowiek służy drugiemu pomocą, a wy? Dlaczego uważacie, że wobec Boga nie obowiązuje zasada wdzięczności? Dzieci, albo źle patrzyłem, albo się rozgadałem. Bije już 20, więc muszę iść na ogłoszenia. Troszkę się nabożeństwo opóźni, ale się nie denerwujcie, wszystko idzie po kolei. Później widzę już pana ukochanego Józia, więc będzie transmisja, jest Michałek. Nie ma nas tłumów, ale będzie piękna transmisja z drogi, moi drodzy, krzyżowej.